Oglądasz skecz kabaretu Paranienormalni z płyty DVD Szybcy i Śmieszni. Kup teraz na www.newabra.com.pl. Dobrze, to może teraz troszeczkę zmienimy miejsce i czas, bo jesteśmy w przychodni dla sportowców imienia Marit Björgen. Przyjmuje tu psycholog sportowy dr Janusz Prozak. To właśnie dzięki niemu polscy sportowcy zdobywają medale olimpijskie, a Robert Mateja już nie skacze. Zapraszam serdecznie pierwszą osobę z kolejki. Zapraszam serdecznie pierwszą osobę z kolejki. Słabo pana przez te drzwi słychać. Może pan się dać do drzwi? Mogę. Jest pan tam? Zapraszam serdecznie pierwszą... Nie mówmy naraz, bo się nie dogadamy. Odbiór. Serdecznie zapraszam pierwszą osobę z kolejki. A, to jest problem, bo ja sam jestem. To właściwie też jestem ostatni i po prostu mam taki orzech, nie? Jaki orzech? No ani go pogryź, ani pognę. No nie wiem, pierwszy jestem i ostatni, to co z tym zrobimy? Proszę pana, jest ktoś przed panem? Nie licząc pana, nie. A pan jest pierwszy? Ja nie jestem pierwszy, proszę pana. No to drugi, tak? Czy jest jakaś osoba przed panem, która stoi w kolejce? Nie! Czyli jest pan pierwszy. Super. Zapraszam zatem pierwszą osobę z kolejki. Dobra, podążam. Dzień dobry. Dobry. Proszę pana. Jestem Jacek Balcerzak, a tu jest skierowanko na badanko. Śmiechy, śmiechy. Proszę pana, przysyła mnie do pana trener i mówi tak, nie? Jacek, idź, złóż podanie. Dla mnie to jest bułka z pestką. Bułka z masłem, proszę pana. Nie, dziękuję, może potem. Uwaga, składam. Na dwa. I składam na cztery, od siebie. Śmiechy, śmiechy. A, takie jedno pytanko. A krwi pan nie będzie powierał? A dlaczego pan pyta? Boję się krwi. Nie, proszę pana. Tak, boję. Nie, nie, źle. Tak, no jak, boję. Nie, proszę pana. Boję. No to właśnie mówię, boję. Nie, proszę pana, źle pan... Boję się. O, tak jest dobrze. Pan też? Nieźle. Nie, proszę pana, ję. Tak jest właściwie, ję. Boję się, ję. Przepraszam, ale nic pan nie je teraz, bo jakby... Nie wiem, ję. Nic pan nie je. Nic widzę, co nie? Przecież nie o jedzenie chodzi, proszę pana. No to jak nie o jedzenie? Jak się je, to chodzi o jedzenie. Przecież nic tego nie jem. Mówię, boję się, proszę pana. Ja to rozumiem, już mi pan to mówił. Ja to rozumiem. Proszę pana, ale ja się nie boję, to pan no się... No ja, to się pan boi, czy się pan nie boi, bo po prostu ja się nie oszukujmy, nie? Po prostu, bo to jest nie fair. Proszę pana... Ktoś tu gra w kulci po prostu i... Nie chodzi o to, mówię, proszę pana, boję się. Ja to rozumiem, no Jezu, czy tu nic pana, czy co? Proszę pana, nie o to chodzi. No to o to ci chodzi. Chodzi o to, co ma być tam na końcu, proszę pana. Proszę pana, nikt nie wie, co będzie na końcu. Nikt tego nie wie. Trzeba iść w stronę światła, to naprawdę. Proszę pana, ja widzę, że pan ma jakiś najwyraźniej problem z końcówką, no. Proszę pana, to nie są badania okresowe. Tylko pan mi tutaj ma po prostu przywalić pieczonkę i już. Kurde. Co mam panu przywalić? Pieczonkę, a co? Wryj? Pieczonkę, ja walę, wryj, pan pieczonki. Pan chce ode mnie pie? Ja wlazłem, kurde. Pieczonkę, no. Co, zdziwiony? Tkę. Tkę. Ona tka, to jest rodzaj żeński, odmienia się, rozumie pan? Tka, tkę. Tk.
Tka. Proszę powtórzyć. Tkę. Przepraszam, pan to wszystko do mnie wyartykułował, bo po prostu... Co pan do mnie rozmawia w ogóle? Co to było? Pan na głośno mówiącym jest, jak? Proszę pana, końcówka tka. Rozumie pan? Nie, właśnie nie rozumiem nic. Ja jestem Jacek Balcerzak, to jest Karabanko, Bobadanko. Trener mówi, idziesz po wieczonkę i wracasz. Tkę, proszę pana. Co tkę? Jacek Balcerzak, jaki tkę? Rozumiem, że pan jest Jacek Balcerzak, ale ona tka końcówka. Rodzaj... A co mi ona obchodzi, panie? Jak ja jej nie znam? Kogo pan nie zna? Jej! Co to jest? Końcówka tka. Proszę pana, niech ona mi, ja jej nie znam. Ona mnie nie obchodzi. Co ona się końcówką robi? Niech się tka. Ja ogólnie szydełka dawno odstawiłem temu. I nie tkam. Ogólnie na dzień dzisiejszy ciężko coś się wyrazić w temacie makatek i tych rzeczy, nie? O czym pan mówi? Co ma makatka wspólnego z końcówką tka? Przepraszam, bo jakby... Czy my byśmy mogli załatwić tą sprawę nie używając słów? Co? Bo ja po prostu... Co pan do mnie... Proszę pana, ja nic nie rozumiem. Ja wlazłem, a pan mi o niej opowiada. Co ona robi? Nie wiem, co panu o mnie naopowiadała. Ja jej nie znam. Nie wiem nic o niej. I bardzo dobrze, ona też pana nie zna. Końcówka tka. Proszę powtórzyć. No to niech się tka! Co mnie ona obchodzi? Ja nie tkam. Co? Co ona chce? Co panu na mnie, o mnie naopowiadała? Nic o panu nie mówiła, proszę. No to się czepmy. To wróćmy tutaj do pieczonki, no. Tki! Tkę, tka, końcówki, proszę pana, pan tego nie przestrzega. Ja, proszę pana, znam tylko polski, rozumie pan, nie wiem, co to jest, po jakiemu, skąd ty jesteś, człowieku? Tki, tku. Proszę, kurde. No weź ten człowieku, co tak na mnie patrzy, ty nie wiesz, co to jest pieczonka? Jak nie wiesz, co to jest pieczonka, to ten, przywal, no, stepel, o. I wszystko jasne. No. Empel, proszę pana. Ona tka, on empel, rodzaj męski. Empel? Kto empel? Co to jest? Empel końcówka. On, empel, rozumiem? To jeszcze on jest. A pierdziele. Ona tka, on co robi? On jest, proszę pana, końcówka empel. Ja pierdziele, proszę pana, ja jego też nie znam. Ja nie wiem, to jest pana rodzina, kto to jest, no. Ja nie znam, oni się co, rozeszli teraz i co oni tam? Może pan mi serial opowiada, o co tu chodzi? Ona tka, on empel. No to super, no. Ukrywają się chyba, jak mają takie imiona. Kuźwa, empel. Co tu w urzędzie załatwić, skoro? Nazwisko, empel. Chcesz wyjść? Od razu zmuszę. Ja bym lał. Daj pieczonkę, człowieku! Miałem wejść i wyjść. A wlazłem, wyjść nie mogę. Co się tak patrzysz? Daj... Słuchaj, Reksio oglądałeś? Może to do ciebie dotrze. Reksio oglądałeś? Reksio. Rozumiesz? Kumasz? Panie Malcerzak, pan... Bernstein Hund. No. On nie tka. Ani ma, nie ma końcówki. Znaczy nie wiem. Nie... Czy pan to... mi chce mówić, że pan chodził do Reksia po pieczonkę? Leci mi z bani, człowieku. Skąd pan Reksia zna? O, skąd ja znam Reksia? Niech się zastanowię. Chodziłem z nim do budy, wiesz? Głupę nie wiem. Daj pieczonkę! Panie Balcerzak, są jakieś procedury, proszę pana, które trzeba przestrzegać. Jest pan u lekarza, to nie jest piekarnia, na litość boską. Rozumie pan? Czy ja wyglądam jak piekarz? Ja nie jestem piekarz. No bo nie... co mi pieczonka z piekarni? Ja nic z piekarni nie chcę, rozumiesz? To ty mi już piekarnię wciskasz. Ona z nim tam pracuje? Kto z kim gdzie? Ona tka, on bułki robi czy to? Bo... Kto robi bułki? Nie, faktycznie, po co się tak unosić, nie? Po co, po co? Weź trzymać pieczonkę i znikniesz to, rozumiesz? Chcesz zobaczyć sztuczkę? Przyłóż tu pieczonkę i zobaczysz. Mik, mik. Panie Balcerzak, tłumaczę panu, że to nie jest piekarnia, proszę pana. Ja jestem doktor habilitowany. Ja nie chcę mieć piekarni. Nie jestem ładny, nie chcę kawiarki, rozumiesz? Panie Balcerzak, piekarnia to jest, proszę pana... O, co to jest piekarnia? Teraz się posłucham, kurde.
No to słucham cię, coś ty tam wymyślił. Słucham, no. Co to jest piekarnia, no? Piekarnia, panie Balcerzak, to jest... No, ja ciebie słucham. Piekarnia to jest taka przenośnia. Od kiedy? Widzę, że nie za bardzo, więc może prościej. Co? Piekarnia, panie Balcerzak, to jest taka... No, co to jest piekarnia, no? Metafora. Dobra. Spokojnie. Po co ten język nienawiści? Przecież się dogadamy, no. Weźcie wam pieczonkę i mam... Ja się sam przymalę, słuchaj, bo ja już nie mogę z tobą. Weź. Przepraszam, przede wszystkim proszę nie mówić do mnie per ty. A kto? Jak ty jesteś ty? Ja to jestem ja, proszę pana. Nie, no ja jestem ja. A ja to kto? Ty! Ty! Ja przychodzę do ty. Proszę nie mówić do mnie per ty i tyle, no. A kto? Ja mam do ciebie mówić. Jak na ciebie umią u ciebie na wyspie? Bo ty ja nie wiem skąd ty jesteś. Co tam u ciebie słychać w twoim plemieniu? Kto ty jesteś? Ujawnij się, słucham cię. Proszę pana, nie per ty. To kto ty jesteś? Słucham. Proszę się zwracać inaczej, na przykład, no. Nie wiem, no. Kto? Per on, doktorze habilitowany. To cię rodzice nie kochali, kurde. Jak ci dali per on? Ja pierdzielę, człowieku. Peron. Ty, peron, no to słuchaj, peron. To już bym miał do ciebie przemówić. Peron. Stoi na stacji lokomotywa, ty. Ciężka czerwona, później spływa. Więc podnieś semafor, pieczonkę przemal, rozumiesz? Panie Balcerzak, pan narusza moją prywatność, proszę pana. Czy pan to widzi? Tu jest pańskie miejsce, tu jest moje miejsce. Między nami jest taka szyba i proszę jej nie przekraczać. Możesz, może. Szyba, słuchaj, peron. Co ty się za leki przypisujesz? Powiem ci jedno, bierz pół dawki, kurde. Szyba tu jest, tak? Oj, faktycznie, peron. Peron, tu jest szyba, peron. Peron, tu szyba jest. Mówiłeś prawdę, ty, mówiłeś. Peron, nie chcę się martwić, ale ta szyba jest kółko, ty! Ty jesteś w słoiku, człowieku! Matko jedyna! Daj pieczonkę! Proszę pana. Co? Szyba to jest taka metafora, rozumie pan? Przecież jest tą metaforą. Dawaj pieczonkę, człowieku, się tu czuję u ciebie, jak... Powiedzcie ci, jak się czuję? Jak dziecko w przedpokoju, co w ocieplaczach stoi. A mama mówi, jeszcze nie idziemy, Paweł, jeszcze nie. A Paweł tu się topnieje, rozumiesz to? Stajesz kiedyś w ocieplaczach i w relaksach? To nie jest relaks, wierz mi. To po jaką cholerę, panie Balcerzak, zakłada pan to ocieplacze? Metafora. No. Widzę, że trafił mi się bystry, inteligentny i błyskotliwy pacjent, co? Zmęczyłeś mnie już, kurde. Skąd pan te wszystkie te mądrości swoje bierze, co, panie Balcerzak? Tu mam siły szybkiego reagowania. Jest pytanko, jest odpowiedź, od razu. Całe szczęście, że pytanka jeszcze nie było. A odpowiedź już jest. Mam pełno odpowiedzi, nawet ci powiem, że jedną mam taką super odpowiedź, tylko do niej musi być bardzo fajne pytanie, ty. Massachusetts. Dobre, nie? Panie Balcerzak, pan wie, co to jest Massachusetts? No właśnie nie. Ale do tego fajna odpowiedź i pytanie i super będzie. Massachusetts. No. Rewelacja. Dobra, no. Panie Balcerzak, tu po tak. Po pierwsze, to jest z tego, co widzę, to pan ma tak. Zanik pamięci krótkotrwały pan ma. To po pierwsze. Nie wiem, możliwe, że nie przypominam. A po drugie, to nie jest do mnie skierowanie, człowieku, że ja wcześniej nie zajrzałem. To nie jest do mnie skierowanie. Czyli że to? Pan ma skierowanie do mojego kolegi. Czyli że to? Do doktora Siemieniewskiego. Czyli że to? Ja jestem doktor Prozak. Pomylił pan gabinety. A ja jestem Jacek Balcerzak. Pan ma skierowanie pod ósemkę, tu jest gabinet numer 7, tam jest Siemieniewski, tu jest Prozak. Rozumie pan? Nie rozumiem. Czyli że to? Wlazł pan nie tu, gdzie trzeba, proszę czyli pana. Czyli że o co ci chodzi? Nastąpiła pomyłka. Pan ma skierowanie do doktora Siemieniewskiego. A już skręcić. Czyli że to? Ja jestem doktor Prozak. Komen!
Co się dzieje? Łączę wątki. Peron! To nie jest tu! Kurde! Śmiechy, śmiechy. Zapraszam kolejną osobę z kolejki. A ja myślałem, że gorzej nie będzie. Tak. No, zapraszam serdecznie, proszę uprzejmie. Proszę. Niech pan siada, proszę. Siedzi pan już? Się moszczę. Dobrze, co pana do mnie sprowadza? Biorę udział w wyścigach konnych i boję się skakać przez rów z wodą, no. Nie wiem, jakaś trauma z dzieciństwa, no nie wiem, nie. Poza tym okej. Okay. Trauma z dzieciństwa, pan mówi ciekawe, dobrze. Od kiedy pan to ma? Od najmłodszych lat. Mhm. Czyli? Od żrebaka. Od dzieciaka? Od żrebaka. Od żrebaka, to jest u koni. No, ja jestem koniem, no. Pan ma poważny problem psychiczny, naprawdę. No tak mam. Boję się skakać przez rów z wodą. Nie. Pana problem polega na tym, że pan myśli, że pan jest koniem. No niech pan nie robi ze mnie muła, no. Dzień dobry, witam się, do się. Jestem Jacek Maciejak, a tu mam skierowanko na bazanko. Proszę pana. Przepraszam bardzo, pan tu był. Nie, nie byłem. Był pan. Proszę pana, to jest pomyłka, ja jestem doktor Prozak. A ja jestem Jacek Maciejak. Ale pan mi przeszkadza, ja już mam pacjenta, proszę pana. Koń. Kopetko. Weź się, patataj! Ale mógł się srać. Proszę pana, a pieczonkę pani dociwali? Nie, proszę pana, pan ma skierowanie do mojego kolegi. Ja jestem doktor Prozak. A ja jestem pan Cezar. Pan tu był? Nie, nie byłem. Massachusetts. Skąd pan zna moją sekretną odpowiedź? Ponieważ pan mi wcześniej powiedział, jak pan tu był, proszę pana. Nie, 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 coś tu ktoś zmyśla. Pan pomylił gabinety, proszę pana, tu jest gabinet numer 7. Pan ma 8. 9. Człowieku. 10, nie wiem, wygrałem, czy jak? Nie, co wygrał, to no, nie... No wygrał, no najwięcej, no to takiego... Co to wyszło? Co mnie obchodzi, że ma najwięcej, to nie są żadne zawody do cholery. No ale ja... To po co pan takie głupie zabawy wymyślał? Nikomu się nie podobało, ten 8, 9, 10. Czyli czy co? To nie jest tu. To co mi pan dupę zawraca? Przepraszam, panie doktorze, pan jest, nie wiem, weterynarzem? Czy pana co, wyglądam jak weterynarz? No wie pan, ja koń, tamten osioł, no to tak. Proszę pana, przecież pan nie jest koniem, zaraz jak się to wszystko wyjaśni. Dobrze, spokojnie, zacznijmy najpierw, to spokojnie, spokojnie. Oj, nie podchodzi się do konia od tyłu. Dobrze, jak pan ma na imię? Karino. No pospolicie, ale taki rocznik, wie pan, no. Proszę pana, co to są za żarty, co to po ojcu pan to ma? A nie, nie, ojca nie poznałem, nie wiem, podobno jakiś Arab, czy nie wiem. Panie Karino, nie będzie łatwo, ale wspólnymi siłami wyjdziemy z tego. Panie Karino, na początek niech sobie pan przypomni swój pierwszy sukces sportowy, proszę bardzo. Moja pierwsza gonitwa, drugie miejsce. Bardzo dobrze. No. Bardzo dobrze, doskonale. Stał pan na podium. No ja nie, mój jockey, wie pan, no są przepisy. Dzień dobry, witam się, dzisiaj jestem Jacek Walterzok, tu mam skierowanko na badanko. Proszę pana, przysyłam ja do pana trener i mój ty po prostu się... Ty po prostu... Ale pan bezpośredni. Ty, Horsu. Doktor Prozak. Jacek Balcerzak. Karino. Ojejku, ale śle się. Proszę pana, jak mi pan nie będzie powielał? Pan to już był, proszę pana. To jest... Ja nie byłem pieczęcie. To jest nieporozumienie, proszę pana. Zobaczę panu, nie mam pieczonki. Jak pan nie ma pieczonki? Stepla też nie mam. Stepla pan nie ma, czyli czy co? Gówno! Wymazło to nie. No, ja przepraszam, no, ale wie pan, no, i koń by się uśmiał, no. Prawie kopyta wyciągnąłem. Panie Karino, że ja na to wcześniej nie wpadłem. Co? Wiem, jak panu pomożemy. Panie Karino, spokojnie, wprowadzę teraz pana w stan hipnozy, jak się pan obudzi. Wszystko będzie dobrze. Super, no to wio.
Dobrze, panie Karolinie, niech pan się rozluźni. Jest pan rozluźniony prawie cały. Zasypia pan powoli, powieki opadają. Faza REM, SREM, śpi pan. I jak? No nie, jak żartowałem. Pani Karolinie. Uli, uli, janko, skarabanko, namatanko. Dzień dobry, przedstawiam. Wiem, pan ma skierowanie do doktora Siemieniewskiego. No. Po pieczonkę. Co? Doktor Siemieniewski czeka na pana, już pana przyjmie. Doktorze Siemieniewski. Ma pan pacjenta? Dzień dobry. Dzień dobry, ale pan się dziwnie czuje. No, co to za niesamowity stan? Stan? Massachusetts! Yes! Yes! Massachusetts! Yes!